Niedawno świat obiegła informacja, że Apple będzie wymagało certyfikatu SSL w naszych kanałach RSS. Co to tak naprawdę znaczy, że będzie wymagało certyfikatu SSL i czy powinniśmy się martwić? Cześć, ja jestem Krystian i witam ci serdecznie na stronie Jak Zrobić Podcast. Apple bardzo długo się broniło przed certyfikatami SSL. Bardzo długo było tak, że trzeba było specjalnie właśnie do iTunes'a podawać podcasty, podawać kanały RSS z linkiem, który nie zawierał SSL-a, bo po prostu certyfikaty nie były przez Apple w żaden sposób wspierane. Ostatnio Apple postanowił jednak coś z tym zrobić i nie tylko umożliwił korzystanie, umożliwił podłączanie. Pod iTunes podcastów, które taki certyfikat SSL zawierają, ale wręcz postanowił wymuszać, żeby wszystkie podcasty tego typu certyfikat miały. Co to naprawdę znaczy? Co to w ogóle jest SSL i co z nim zrobić? Najprościej mówiąc, w dużym uproszczeniu oczywiście, SSL to jest certyfikat to jest sposób zabezpieczenia danych. E, przesyłanych po, pomiędzy naszą przeglądarką internetową a internetem, pomiędzy serwerami w internecie. E, widzimy za każdym razem, czy jakaś strona internetowa korzysta właśnie z certyfikatu SSL po jej adresie albo po małej kłódce czy też zielonym jakimś okienku w przeglądarce. Najprościej poznać, czy jakaś strona korzysta z tego typu certyfikatu e, właśnie po początku adresu. Jeżeli na początku mamy HTTP, i nic więcej, potem dwukropek, dwa ukośniki i, te, i reszta adresu, to znaczy, że taka strona nie obsługuje przecież yy, znaczy, no w tym momencie ten adres, który wpisaliśmy, nie obsługuje certyfikatu SSL. Natomiast jeżeli mamy HTTPS, jest tam jeszcze literka S do tego wszystkiego, to znaczy, że taki certyfikat w danym momencie jest używany. Oczywiście strony mogą być ładowane, yy, wczytywane. Przez przeglądarkę, zarówno z certyfikatem, z certyfikatem jak i bez certyfikatów, w zależności oczywiście od ich ustawień. Natomiast właśnie ta literka S, HTTP, a HTTPS to jest ta różnica, i ta literka S właśnie oznacza, że tego typu certyfikat jest wykorzystywany. I jakiś czas temu, wiele miesięcy temu, Google zrobił pierwszy krok, żeby na początku zachęcić, potem prawie wymusić na autorach stron internetowych, żeby korzystali z certyfikatów, z certyfikatów SSL i zrobili to w ten sposób, że strony, które są zabezpieczane właśnie SSL, czyli mają HTTPS na początku adresu, mają się znajdować wyżej w wynikach wyszukiwania. Te strony, które tego S w adresie nie mają, mają spadać niżej. To był taki pierwszy krok, który miał nakłonić właśnie ludzi do korzystania z tych certyfikatów SSL. Teraz Apple będzie wymuszał, żeby tego typu certyfikat w ogóle się znalazł, czyli wszystkie nasze kanały RSS, które są podane do iTunes'a, będą się musiały zaczynać od HTTPS. Jeżeli na naszej stronie internetowej nie ma tego typu certyfikatu, to albo musimy go kupić, albo też jest, też jest możliwość zdobycia go za darmo. A wiele serwisów hostingowych, zenbox, z którego korzystam, ma możliwość podłączenia dowolnej ilości bezpłatnych certyfikatów SSL. Z tego co wiem, LH firma, którą również mogę polecić, ma chyba w promocji w tej chwili certyfikaty SSL całkowicie za darmo. U innych firm, w innych firmach nie wiem, trzeba by to sprawdzić. Natomiast możemy tego typu certyfikat albo wykupić za no, niezbyt duże pieniądze, a ewentualnie nawet zdobyć go za darmo, podłączyć pod naszą stronę internetową i w tym momencie również i nasz kanał RSS będzie mógł z tego certyfikatu korzystać. Czyli w momencie, jeżeli na naszej stronie internetowej będzie HTTPS, to również i nasz kanał RSS na początku będzie miał HTTPS. Czyli będzie zgodny z tym, czego oczekuje od nas Apple. Natomiast jeżeli korzystamy z jakichś serwisów hostingowych typu Spreaker, typu Blabry, typu Lipsyn, te serwisy od bardzo dawna wspierają certyfikaty, więc w tym momencie po prostu musimy zwrócić uwagę, czy... Do iTunesa podaliśmy prawidłowy adres. Czy ten adres na początku zawiera właśnie tą magiczną literkę S? Jeżeli nie, to po prostu tą literkę S dopisać. Czyli w adresie na początku będzie HTTPS i potem reszta naszego kanału RSS i to wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możecie skontaktować się ze mną. Pomogę. Ustawić certyfikat SSL na waszych stronach internetowych, korzyści są dwie. Po pierwsze, jeżeli macie podcast na swoich własnych stronach, albo sami zarządzacie swoim własnym kanałem RSS, no to na pewno w tym momencie yy, ten kanał RSS będzie spełniał wymogi yy, iTunesa. dodatkowo wasza strona y, będzie mogła być wyżej pozy pozycjonowana w wyszukiwarce Google. Z tym pozycjonowaniem na sprawę nie wiem, jak. Tak naprawdę jest, jak to tak naprawdę wygląda. no Nie mam za bardzo możliwości, żeby sprawdzić. Nie mam takiej strony internetowej, którą mógłbym po prostu przetestować i, zarówno z certyfikatem, jak i bez certyfikatu, w równy sposób promować w wyszukiwarce, żeby sprawdzić, która jest na której pozycji w wynikach wyszukiwania. Ja na swoich stronach od bardzo dawna już używam certyfikatu SSL. Wszystkie moje strony są zabezpieczone i. Nie mamy sprawdzić, natomiast podobno właśnie Google ma promować strony, które są zabezpieczane, a niżej w wynikach wyszukiwania mają się znaleźć strony, które zabezpieczane nie są. Tak więc pamiętaj, Twoja strona internetowa powinna mieć https na początku nazwy, obok adresu powinna się świecić taka malutka zielona kudeczka, albo ewentualnie napis zabezpieczone, bezpieczne, jakkolwiek inaczej powinno być to wyróżnione. Oprócz tego wasz kanał RSS, czyli to co podajecie do iTunesa, łatwo sprawdzić na stronie Podcast Connect. Apple.com trzeba po prostu sprawdzić, zweryfikować jaki adres jest podany. Ten adres również powinien mieć HTTPS na początku. A teraz idź, nagraj coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.